Cześć, witam Cię ponownie. To znowu ja, Sebastian. Tym razem, przechadzając się po magazynie, zauważyłem, że mamy takie urządzenie jak Finish Pro 2 595 PC Pro. Do tego dodałem sobie, tak z pamięci przypomniałem, że niedawno dzwonił do mnie kolega, mój kolega Aleksander, który pracuje w Norwegii i pytał mnie właśnie o to urządzenie. Pytał, jak je obsługiwać, jak ono tam działa, jak pracuje, bo jego kolega sobie też kupił, ale nie za bardzo umie się nim posługiwać. Więc tam udzielałem mu wskazówek, oczywiście przez telefon, ale postanowiłem, jak już o tym rozmawiamy, to mówię, nakręcę film dla Ciebie właśnie, Aleksander, żebyś mógł ten film pokazać swojemu koledze i być może on wyciągnie z tego filmu dużo ciekawych rzeczy, dużo wniosków i dużo pomocnych instruktaży, które są, myślę, że potrzebne przy tego typu urządzeniu, bo nie jest to urządzenie najprostsze i najłatwiejsze. Jest to urządzenie jedyne w swoim rodzaju na rynku, można powiedzieć, światowym. Tylko firma Graco ma urządzenie typu z napędem elektrycznym, do natysku hydrodynamicznego i hydrodynamicznego ze wspomaganiem powietrznym, czyli tak zwanym Air Assisted. To jest właśnie takie urządzenie. To jest urządzenie oparte na ST-Maxie 595 PC Pro, przepraszam, 2595 PC Pro, aby być ścisłym. Natomiast doposażone w dodatkowy kompresor. Ono ma tutaj zabudowany kompresor, czyli sprężarkę, krótko mówiąc. Ta sprężarka służy do tego, aby właśnie urządzenie to mogło natyskiwać w dwóch systemach, a mianowicie w systemie Airless, czyli takim, który już znamy z poprzednich filmów, każda poprzednia maszyna omawiana, albo prawie każda, była oparta na systemie Airless, czyli malowania bezpowietrznego. Oraz to urządzenie również ma funkcję malowania Air Assisted, czyli ze wspomaganiem powietrza. Tu mamy taki przełącznik u góry, Airless, Air Assisted. Ten przełącznik wybieramy sobie wtedy w zależności od tego, jakim systemem będziemy malować. Nie chcę wchodzić w szczegóły techniczne, które omawiałem przy okazji urządzenia ST-Max 2595 PC Pro, nie Finish Pro. Dlatego skupię się na tym, co tutaj jest dodatkowego, co jest innego i do czego to urządzenie jest tak naprawdę przewidziane. To urządzenie, po pierwsze, może malować ściany we wnętrzach, można nim malować ewentualnie elewacje, tak jak było przy 595 PC Pro standardowym. Natomiast jego zaletą i tym takim, tą wartością dodaną, którą posiada to urządzenie, jest to, że ma ten kompresor i ten kompresor, dając te wspomaganie powietrza, pozwala na malowanie elementów drewnianych. Coś, co w Norwegii jest bardzo popularne. Jest bardzo dużo domów z drewna, które od czasu do czasu trzeba odrestaurować, odnowić, zrobić jakąś renowację. To urządzenie jest do tego idealne. Generalnie stolarze również w Polsce, wszyscy albo w większości opierają się na systemie AirMix, czyli wspomaganie powietrza, ponieważ AirMix jest nazwą zastrzeżoną pewnej firmy. Wspomaganie powietrza powoduje to, że podając strumień farby pod wysokim ciśnieniem i podając ten strumień farby dodatkowe powietrze, wspomagamy atomizację tej farby, tego lakieru, jak to jest w przemyśle drzewnym, czyli uzyskujemy zdecydowanie wyższą jakość powłoki. Wyższą jakość powłoki poprzez większą atomizację. Dlatego to urządzenie jest idealnie nadaje się właśnie do malowania elementów drewnianych, mebli, schodów, parkietów, ale również, tak jak powiedziałem, można malować nim domy. Urządzenie, tak jak powiedziałem, jest doposażone w kompresor, ale również ma całkowicie inny pistolet. Jest to pistolet firmy Graco, który nazywa się Graco G40. Są dwa rodzaje pistoletów, jest G15 i G40. Różnią się parametrami ciśnienia, jakie można na ten pistolet podać. W związku z tym, że maszyna może podać maksymalnie 230 bar, ten pistolet może przyjąć 280 bar ciśnienia, czyli spokojnie mieści się w parametrach ciśnieniowych podawania tej maszyny. I posiada on, bym powiedział, coś bardzo istotnego, coś bardzo ważnego. Coś ważnego, o co pytał Aleksander, a mianowicie tak w standardzie jest dysza płaska. Dysza płaska, tutaj akurat w komplecie jest dawana dysza płaska AAM309, czyli 30 stopni kąt natrysku i 9000 cala. Jest to bardzo mała dysza, której normalnie nie używamy do malowania ścian, tylko i wyłącznie do malowania elementów drewnianych, ale o kącie 30 stopni, czyli maksymalnie 15 cm szerokości strumienia w odległości 30 cm malowanej powierzchni. Czyli jakieś wąskie detale drewniane można tą dyszą malować. Jeżeli byśmy chcieli malować parkiet, czyli coś szerszego, już byśmy musieli dać 50 stopni, być może 12-13 tysięcy cala.
ciut większą, ale to jest dysza do rzadkich materiałów. 309, 9000 cala, bardzo mało. Co za tym idzie, jeżeli używamy dyszy poniżej 13000 cala, filtr w tym agregacie jest również o innej granulacji, mianowicie 100 mesh, niebieski. Tak samo filtr w pistolecie również jest 100 meshowy, po to, żeby zabezpieczyć tą dyszę przed zapychaniem. Dlatego, że jest to dysza płaska, gdzie nie mamy już tego systemu obrotowego do szybkiego czyszczenia, bo w stolarstwie rzadko się ten system stosuje. Tam stosuje się właśnie dysze płaskie. One też, ich konstrukcja nie pozwala na to, żeby podawać sprężone powietrze, strumień farby, bo gdybyśmy dali dysze zwykłe, załóżmy, że zielone, może nie takie zwykłe, ale zielone, obrotowe, już byśmy nie mogli stosować tutaj wspomagania powietrza. Dlatego ten pistolet występuje też w dwóch opcjach, mianowicie z tą oprawą i z tą dyszą płaską, która jest tutaj wewnątrz, czyli tą 309, ale gdybyśmy chcieli przejść na system airless, przełączyć na system airless i malować bez kompresora, czyli malować nawet ściany lub nawet sztukaterię w systemie airless, bez powietrza, wówczas i przejść byśmy chcieli na dysze obrotowe, wówczas musimy zmienić ten zestaw końcówki, a mianowicie odkręcić tą oprawę dyszy, która jest tutaj, tak? Ściągnąć, odłożyć na bok i wkręcić inną oprawę dyszy, która również jest w komplecie. To jest oprawa dyszy do tego pistoletu z pasującym gwintem, ale do tej oprawy można założyć dysze obrotowe raz 10. Czy to będą PAA, czy to będą FFLP, czy LP, to już jest nieistotne. Ważne, że żeby założyć dysze obrotowe, musimy zmienić oprawę dyszy, ale żeby zmienić tą oprawę, również musimy wymienić dyfuzor. Dyfuzor to jest ta metalowa końcówka, która jest w pistolecie, ją również musimy wykręcić i wkręcić drugi dyfuzor, który znajduje się w komplecie z tą końcówką do dysz obrotowych. Oprócz tego jeszcze jest element trzymający dyszę, który wchodzi do dyfuzora. I oprócz tego, w momencie kiedy przechodzimy na airless, niepotrzebne jest nam pokrętło do regulacji strumienia, które przy systemie wspomagania powietrza funkcjonuje jako rozszerzanie i zawężanie strumienia, czyli możemy nim regulować w granicach 30-40%. To pokrętło również musimy wykręcić i zaślepić korkiem, który znajduje się w zestawie. Musimy ten korek wkręcić zamiast tego pokrętła. W systemie airless nie używamy sprężonego powietrza, czyli również nie mamy funkcji związanych z tym sprężonym powietrzem, ani wspomagania powietrza, ani również regulacji szerokości strumienia. To są bardzo ważne i istotne rzeczy i mam nadzieję, że to generalnie pomoże moim kolegom, moim przyjaciołom, którzy nie zawsze znajdują się tutaj na miejscu w Polsce, nie mają takiego wsparcia jak tutaj w Polsce. Dlatego liczę, że ten film będzie dla nich bardzo pomocny. Trzymajcie się i do następnego razu. Pozdrawiam.